Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabellus, a to jest, proszę Państwa, można powiedzieć, taki urodzinowy vlog, bo nagrywam z trasy. Znajduję się gdzieś na trasie do Gdańska, ponieważ tam ruszyliśmy, tam chcę spędzić moje urodziny 42. Mamy 19 stycznia 2024 roku, jest około godziny 11. No i co? Piękna, słoneczna pogoda, śnieżek leży wszędzie. Sprawdzałem, w Gdańsku też leży. Śnieżek jak najbardziej mile widziany. Dobra, ruszamy. Dalszą drogę, drodzy Państwo. No i proszę Państwa, dojechaliśmy do Gdańska. A tu jest taki oto widok spokoju, słuchajcie. Rewelacja, wszędzie jest śnieg. To jest coś nieprawdopodobnego. Normalnie cud, miód i orzeszki. O kurczę. O to mi właśnie chodziło, bo ja chciałem być nad morzem zimą, żeby był śnieg. No i jestem, i on tam kotłuje, troszeczkę tak sypie. Już na trasie zaczął kotłować, więc nie wiem, czy on tutaj zmierza, czy stąd się oddalił. No ale to trzeba teraz skoczyć na obiad, bo walizki już zniesione. Kapitalna sprawa, naprawdę. I proszę bardzo, szanowni Państwo, tak się spędza ferie zimowe nad morzem ze śniegiem. Słoneczko piękne świeci, śnieg leży jak okiem sięgnąć na plaży, poza plażą, super, na promenadzie też jest, także no, bajka, dla mnie bajka. Także jest rewelacyjnie, pogoda przepiękna. I tak na dobrą sprawę to po horyzont wszystko widać, tak naprawdę. Super jest. I to morze, taki piękny ma odcień, super, naprawdę. Tak wygląda promenada. Po lewej stronie ścieżka rowerowa, ale jest cała zasypana, tutaj nikt na razie nie ośnieża, ale trochę piachem posypany jest chodnik, po którym się poruszamy. No a tak to... No a tam jest morze. A my w tym momencie idziemy na obiad i liczymy, że coś dostaniemy. Bo to wcale nie jest powiedziane, że o tej godzinie jeszcze coś będzie. No ale może tak. Proszę Państwa, za mną znajduje się bar Perełka w Gdańskim Brzeźnie. Słuchajcie, to jest bar, który naprawdę oferuje smaczne jedzenie za naprawdę przystępne pieniądze i można się tutaj najeść, można spokojnie nawet codziennie przychodzić, żeby coś dobrego zjeść. I rzeczywiście jest to świeże, jest to dobre. No i testuję ten bar któryś tam raz z rzędu, będąc w Gdańsku, i tak na dobrą sprawę w różnych okresach roku no ta jakość jest cały czas stosunkowo wysoka, więc no oni jakoś tak, po pierwsze, cen nie zmieniają,
a po drugie utrzymują jakość, więc no myślę, że gra jest warta świeczki. Bar Perełka, proszę Państwa. I to nie jest materiał sponsorowany, tylko warto wiedzieć, gdzie dobrze i tanio zjeść, więc polecam. No ja ze swojej strony jak najbardziej tutaj jeszcze nie raz odwiedzę ten bar, no żeby spożyć posiłek. Natomiast Państwo zamiast przepłacać gdzieś tam, powiedzmy w jakichś tam barkach rybnych, tak, gdzie ta ryba niby od rybaka z kutra, ale kutra to nikt nie widział, i zapłacić jak za zboże, no to można nieco taniej tutaj zjeść. I rzeczywiście, ja jadłem w dniu dzisiejszym to, co tam widać na przebitce. To jest taki kotlesik z zapiekanym serem, pieczarkami, plus do tego ziemniaczki i surówka. Docelowo to jest jako zestaw i powinna być surówka z czerwonej kapusty, natomiast w dniu dzisiejszym czerwonej kapusty nie było, co mnie bardzo zabolało. No ale to jest tak, w zamian mogłem sobie wybrać, wybrałem sobie taką surówkę a la Kolesław. A la Kolesław, bo to nie jest stricte Kolesław i jest też bardzo dobra. Także w moim rankingu dla mnie to jeżeli nie będzie czerwonej kapusty, to ta jest na drugim miejscu. Także tyle. No dobra, trzeba wędrować w drugą stronę z powrotem, promenadą do Molo Brzezińskiego. No i już stamtąd jakaś wstawka będzie. No to jest taka promenada, proszę Państwa, prowadząca do Molo. No co, przecudownie tutaj jest, naprawdę. W otoczeniu lasu, zieleni. To w okresie letnim to tutaj przecudownie pachnie, natomiast no teraz leży kupa śniegu. No i bardzo fajnie jest, przyjemnie. No i trzeba się przy Molo napić kawusi, zjeść ponczusia. No i tak konkretniej przywitać z morzem. No to tak na plaży to takie było na chwilkę, bo trzeba było iść obiadek zjeść, a teraz no, to będzie troszeczkę więcej czasu, więc się tam przywitamy z tym morzem. No, a morze jest tam za tą wydmą. No i 20 stycznia, drodzy Państwo, 2024 roku, sobota, poranek. No poranek, powiem tak, już tak nie jest fajnie jak było wczoraj. Pada tutaj najwyraźniej deszcz ze śniegiem, coś takiego. No niestety deszcz zaczyna tutaj topnieć, no ale jest to zrozumiałe, śnieg zaczyna topnieć, ale jest to zrozumiałe przy deszczu. No i co? No, nie popsuje nam to humoru, słuchajcie. Nie popsuje tutaj humoru w dniu dzisiejszym, bo jestem w miejscu, w którym chcę być. I gdzie chcę spędzać, w którym chcę spędzać moje urodziny. No widok zacny. Także za chwilę śniadanie. Oj, ale wiatr też się
Wiatr też się nasilił. Za chwilę śniadanie, drodzy Państwo. No i trzeba wybywać. Trzeba stąd wybywać gdzieś. Znaczy, nie wyjeżdżać, broń Boże. Natomiast no, jakoś ten dzień spędzić w miarę fajny. Poranna kabusia na tarasiku z takim widokiem, no to jest naprawdę coś wspaniałego. No i proszę Państwa, dojechaliśmy do Sopotu. No pogoda jest w miarę, nie pada, ani deszcz, ani śnieg nie sypie, więc nie ma tragedii. No i w tej chwili krzątamy się tutaj, chodzimy sobie, patrzymy, różne tam rzeczy, ocki, klocki uprawiamy i tak dalej. No ale tu jest takie fajne są widoczki i można dojść do promenady, tam już widać w oddali morze. Bardzo fajna zabudowa. No też zwracamy na to szczególną uwagę. Generalnie tutaj w Sopocie jest o wiele fajniejsza ta zabudowa niż w Gdańsku. Tam gdzie stacjonujemy, gdzie mieszkamy. Tutaj bardziej tak można powiedzieć willowo. Ja mówię o tych miejscach przy samym morzu. No i proszę bardzo, Sopot, wejście numer 28. No i doszliśmy do promenady. To jest ścieżka dla rowerów. A tam dalej chodnik. No a tutaj oczywiście jest morze. No i generalnie w tamtą stronę idzie się do Jelitkowa, dzielnicy Gdańska. Natomiast w drugą stronę, no to już do Molo w Sopocie. I tam właśnie zmierzamy. Proszę Państwa, znajdujemy się przed wejściem na Molo w Sopocie. W okresie zimowym, czyli tak można powiedzieć w okresie poza sezonem, wejście na Molo jest bezpłatne. Można swobodnie tutaj wejść, trzeba tego uważać, bo oj, tak jak patrzę, to jest ślisko. Natomiast można spokojnie wejść. Poza jakby tym okresem, czyli w sezonie, nazwijmy to letnim, turystycznym i tak dalej, no wejście przynajmniej w 2023 roku kosztowało 10 zł. No teraz jest za darmo, więc można odwiedzić. Za mną znajduje się, proszę Państwa, hotel Sheraton, nieco w tamtą stronę, no tam z kopułą widać dosłownie nad moją głową teraz, Sofitel Grand Hotel. No i trzeba przyznać, że ludzi troszeczkę jest. No my oczywiście wchodzimy na Molo, nie może być inaczej. No to Państwo wejdziecie razem z nami. Nie no, fajnie, proszę Państwa, jest naprawdę, kurczę, zarąbiście. No mimo tego, że jest taka, można powiedzieć, plucha. No i trzeba uważać, jak się chodzi, to jest kapitalnie. Czego chcieć więcej w urodziny, nie? Także ma się to, co się chciało. Fajne dostałem prezenty. Może się pochwalę. Fajne sytuacje. Konfetti na plaży, niektórych to nawet no, nie sposób pokazać, no chyba, że tam gdzieś jakieś zdjęcie jako przebitkę. No bo po prostu człowiek nie spodziewa się i nie zdążył kamery wyciągnąć, no, i takie hocki-klocki. No ale fajne tutaj atrakcje mam, więc no, można powiedzieć, że urodziny udane.
No, proszę Państwa, zostałem zaproszony na urodzinowy obiad do restauracji, która znajduje się za mną. Restauracja Sempre w Sopocie. No, ciekawe, ciekawe. Taka niespodziewanka, bo też nie wiedziałem. No ale co, no jedziemy. Zobaczymy, zobaczymy co dalej. No i mamy, proszę Państwa, 21 stycznia 2024 roku. Pogoda zdecydowanie się poprawiła, ponieważ w dniu dzisiejszym mamy już słoneczko, więc nie pada nic, ani deszcz, ani śnieg. My jesteśmy na plaży, przechadzamy się, jest naprawdę sporo ludzi, jakby tak przyjrzeć się. Jest mnóstwo osób spacerujących, proszę bardzo. Także korzystają ludzie z pogody, korzystają z większego stężenia jodu. Także dla zdrowotności to nawet odbywało się tutaj morsowanie. Tak jak żeśmy na balkonie pili kawę i poranną i patrzyli, to, no to sporo morsów było. No i ludzie cieszą się, korzystają. My w tym momencie idziemy spróbować zwiedzić park przy domu zdrojowym. Czy to się uda, zobaczymy, bo nie wiemy, czy tam jest przejście, jeszcze tam nie byliśmy. Natomiast czas najwyższy, żeby być. No i proszę Państwa, jesteśmy już w parku. No, powiem tak, chodzenie trochę utrudnione, bo ścieżki, które tutaj są, to są oblodzone. No ale radzimy sobie, nie ma marudzenia i chodzimy sobie, no wszędzie, tylko nie po ścieżkach. O. Ale park fajny. W okresie letnim, no to fajnie, można tutaj sobie przyjść, pospacerować. No a tam mamy morze za tymi pagórkami. Proszę Państwa, dotarliśmy do miejsca w Lasku Brzezińskim, w tym parku, gdzie mamy baterię plażową. Tak to wygląda. Ja spróbuję tutaj troszeczkę utrzymać w miejscu tak, żebyście Państwo mogli sobie film zapauzować i w miarę możliwości przeczytać, co tu na tej tablicy jest napisane, jakie informacje zawiera, więc spróbujcie, tak żeby Wam YouTube nie rozmył. A ci, co tam nie chcą, no bo ja tego czytać na głos nie będę, no to mogą sobie pooglądać obrazki w tym czasie, nie? Natomiast tutaj wygląda to w ten oto sposób. No takie, można powiedzieć, miejsce do relaksu zostało przygotowane. Tam jest wejście na plażę w oddali. Tutaj mamy ławeczki. Tam dalej jakaś siłownia plenerowa z jakimiś drabinkami dla dzieciaków. No a my możemy wejść sobie, bo tutaj są schodki, schodkami na górę. Zobaczymy, co się tam znajduje. Tak drobisz, tak? Trzymaj się poręczy. Wszędzie pełno lodu, trzeba bardzo uważać, naprawdę. No tam mamy... No tam generalnie mamy pozostałości po tym wszystkim. O. I tam w oddali też widać. Tam też sobie za chwilę pójdziemy. Zobaczymy, jak to wygląda. Ależ przepięknie widać tę linię brzegową. Jak kurczę fajnie to tutaj jest pokazane w tym momencie.
Super. No i ludzie sobie chodzą plażą. My wybraliśmy bardziej taki trudny teren, taki bardziej dla survivalu, że tak powiem. No i planujemy iść tam dalej, tam gdzie ludzie chodzą. No proszę Państwa, tutaj przyznam szczerze, że jestem po raz pierwszy, a już jesteśmy na terenie portowym. Tam za mną widać jedną z dwóch latarenek morskich, taka zielona. A tutaj można zaobserwować wypływający holownik, czyli można się spodziewać, że prawdopodobnie coś będzie do portu wpływało, co jest całkiem fajną informacją, bo na tym mi właśnie zależy, żeby sfilmować jakiś duży statek, ponieważ ja muszę Państwu się przyznać, że ilekroć tutaj jestem i z balkonu hotelu widzę statki, które wchodzą do portu, które wpływają do portu, to za każdym razem zastanawiam się, jakie one muszą być olbrzymie w stosunku do mnie. I chciałbym w miarę możliwości to zweryfikować, będąc już naprawdę tak blisko, najbliżej jak można. Tam mamy wyjście z portu. Tam widać, że... Nie wiem, widać czy nie widać? O, teraz widać holownik. No i wyjście z portu. Także całkiem ciekawie. No i co? I słuchajcie, praktycznie na wyciągnięcie dłoni widać pomnik Westerplatte. No ja pamiętam, jak tutaj w sierpniu na Westerplatte się jechało, no to kawałek trzeba było samochodem przejechać, a tu to tak na dobrą sprawę spacerek, taki półgodzinny, godzinny może. No i pomnik Westerplatte tam widać, kawałek widać tego pomnika. Także naprawdę fajnie, naprawdę spoko. Tam jeszcze stateczki sobie stoją. Jest elegancko, jest super. No i mamy, proszę Państwa, 22 stycznia 2024 roku. Poniedziałek, dzień wyjazdu. Wszystko co dobre szybko się kończy. No, czas zleciał rzeczywiście bardzo szybko. Natomiast no, ja muszę powiedzieć, że spędziłem moje urodziny we wspaniałym miejscu. Bardzo fajnie było, bardzo fajna atmosfera. No, generalnie tak jak chciałem. No i teraz co? No, pożegnalna kawka. Też z widokiem na morze. My znajdujemy się w tym momencie w restauracji Gruba Ryba przy praktycznie samym molo w Brzeźnie. No i tutaj tradycyjnie te kawusie trzeba wypić. Była powitalna, to musi być i pożegnalna. Proszę Państwa, no generalnie cóż można powiedzieć, przed nami długa droga, czasowo, może nie kilometrowo, ale czasowo, bo pogoda nie sprzyja. Jest bardzo wiecznie, jest plucha, temperatura w okolicach 3-4 stopni, a odczuwalna tak w okolicach minus 1. Natomiast no, ten wiatr taki jest trochę nie za fajny i ślisko jest na drodze, więc trzeba będzie po prostu jechać wolniej. Natomiast no co, mam nadzieję, że Państwu podobała się ta relacja z urodzin, z wyjazdu urodzinowego. Ja Państwu, wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie życzenia urodzinowe, które w tym czasie spływały. Czytałem, nie odpisywałem, nie serduszkowałem z wiadomych powodów. No ja tutaj przyjechałem, żeby świętować, a nie żeby pracować, więc jakby kanał odpuściłem na tyle, że jedynie czytałem te komentarze. Natomiast zbiorczo bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję, zarówno za życzenia, jak i za wszystkie łapki w górę i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj ten film jest takim, można powiedzieć, moim takim dodatkowym małym prezentem dla Państwa z okazji moich urodzin, żebyście Państwo mogli zobaczyć, jak te urodziny w części spędzałem.
Jeszcze raz, dzięki wielkie, dzięki za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.